Jesteśmy w trakcie zbiórki dla powodzian przed ochotniczą Strażą Pożarną w Ząbkach. Rozmawiamy z panem Pawłem Goryszewskim, prezesem Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jak przebiega akcja? Jesteśmy zdumieni i, i bardzo zadowoleni z przebiegu akcji, gdyż mieszkańcy otworzyli przed powodzianami nie tylko swoje serce, ale również portfele. Przynoszą wszystko, co mogą, dużo przynoszą, dużo więcej niż tak naprawdę moglibyśmy sobie wyobrażać. Dzięki temu jesteśmy w stanie nawet w dniu dzisiejszym zorganizować już drugi transport, wielką naczepę, która wywiezie nasze dary dla potrzebujących. Jakie dary w tej chwili są najbardziej potrzebne? Potrzeba jest wielka. W chwili obecnej jesteśmy w sytuacji, kiedy woda powodziowa opada, ustępuje z tych domostw. Mieszkańcy pomału wracają do nich, żeby rozpocząć sprzątanie. Także zastają sytuacje, gdzie te domy są pokryte grubą warstwą błota, gruzu, nieczystości. Naniesionych przez wodę, potrzebne są wszelkiego rodzaju narzędzia, które ułatwią im sprzątanie tego, wyniesienie tego z domu na zewnątrz, czy też do podstawionych kontenerów szufle do śniegu, łopaty, szczotki, ściągaczki. Jak już będą uprzątną sobie te posadzki, te ściany, na pewno będzie potrzebna ostrzejsza chemia, która zdezynfekuje te powierzchnie na pewno osuszacze, nagrzewnice, bo będą musieli przeprowadzić konkretne remonty tych pomieszczeń. Gdzie mieszkańcy Ząbek mogą przynosić dary i w jakich godzinach? To jest bardzo dobre pytanie. Jest wiele punktów w naszym mieście aktywnych, które przyjmują te dary, potem wspólnymi transportami łączonymi wysyłamy to do potrzebujących. Takimi punktami są publiczne szkoły, przedszkola, harcówka u harcerzy, urząd miasta, i pewnie jeszcze wiele mniejszych. Między innymi nasza remiza strażacka, która dla Was na te potrzeby została otwarta i jesteśmy tutaj codziennie od godziny 9 rano do godziny 21. Przyjmujemy te dary na bieżąco, tak jak widzicie, je sortujemy, kategoryzujemy, pakujemy w kartony, kartony opisujemy i szykujemy pod wysyłkę paletową. Czy są jakieś inne formy pomocy dla powodzian? Oczywiście, że tak. Nie tylko możemy podzielić się z nimi tymi darami, ale również możemy wpłacać pieniądze na sprawdzone zbiórki, między innymi Caritas dla Powodzian. Nasze miasto w dniu dzisiejszym organizuje wspaniały, charytatywny piknik na Mosirze, gdzie będą różnego rodzaju licytacje, będzie prowadzona też zbiórka. Także serdecznie zapraszamy do brania udziału we wszystkich formach pomagania nie możemy być tam na miejscu wszyscy, natomiast na pewno, będąc nawet z dala od zagrożenia, jesteśmy w stanie pomagać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Ząbki 24. Tv Lokalna Telewizja Informacyjna. Relacjonujemy aktualne sprawy i wydarzenia dotyczące mieszkańców i miasta Ząbki. Chcesz przekazać ważne informacje lokalnej społeczności? Skontaktuj się z nami.